dobry, witamy w nowej telewizji internetowej Górnik News. Przed Państwem Szymon Soroka i Anna Kornecka. Znajdujemy się w studiu Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych imienia Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Placówką tą zarządzają najwybitniejsi w swojej dziedzinie specjaliści. Poznajmy ich. W najsłynniejszym gabinecie zwierzeń zasiada pani dyrektor, magister Jolanta Szymańska, która, jak nam wiadomo, lubi lody malinowe i frytki z ketchupem. Obok niej grasuje dyrektor do spraw administracyjnych, pan Marian Krzywonos, który w wolnym czasie uwielbia skakać przez swoją różową, rozciągliwą, cudowną gumę. Na dobrej pozycji startowej, do niesienia wszelakiej pomocy na parterze, plasuje się dyrektor do spraw pedagogicznych, pan Robert Sokołowski. Chodzą pogłoski, że dyrektor Sokołowski jest zawsze boski. Jest szkolnym supermenem i naszym ostatnim wybawieniem. Razem z naszym supermenem zasiada biurko w biurko kierownik kształcenia praktycznego, pan Dariusz Dalak. O jego zamiłowaniach do zawodowego stylu życia nie trzeba chyba dużo mówić. Wystarczy popatrzeć. Po krótkim przedstawieniu tych, od których wszystko zależy, przejdźmy do zaprezentowania dalszego programu. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Maraton zdrowotny, czyli nocne pompowanie. Wszystko jest zaplanowane, mamy czas na ćwiczenia, mamy podział na grupy. Maraton filmowy, czyli 10 godzin oglądania filmu. Studniówka, czyli najważniejsza noc w życiu. Muszę troszeczkę schudnąć, no bo wiadomo, w sukience trzeba dobrze wyglądać. I debata, czyli co nauczyciele myślą o maturach. Interpretacja i wypracowania to jest najważniejsze. Studniówkowe zmagania z formą i materią spędzają sen z oczu wszystkim tegorocznym maturzystom. Zobaczmy, co jest teraz dla nich największym wyzwaniem. Jak co roku maturzyści intensywnie przygotowują się do studniówki. Także i w naszej szkole młodzież niszczy buty, trenując poloneza. Oprócz umiejętności tanecznych, przyszli absolwenci muszą zakupić lakierki, szpilki, garnitury i sukienki, a także napoje gorąco chłodzące. Sprzedałam telefon, żeby pójść na tą studniówkę. Moim sponsorem jest firma Mama i Tata. Czy wyzwaniem dla młodzieży jest znalezienie odpowiedniego partnera? Jest taka jedna partnerka, ale chcę się jej zapytać i chyba pójdę z mamą. Do czego zdolni chcą posunąć się maturzyści? Dla mnie najważniejsze jest, żeby dobrze wyglądać, zacząć nową dietę, więc muszę troszeczkę schudnąć, no bo wiadomo, w sukience trzeba dobrze wyglądać. No, dla mnie najważniejszym jest podjechać dobrym autem na studniówkę, oczywiście z dziewczyną. A wszystko po to, by ta noc była wyjątkowa. Każdy z nas swoją studniówkę przeżywa raz w życiu. Dlatego nieistotne jest to, ile wydamy pieniędzy oraz w jakiej sukience pójdziemy. Ważne jest to, by dobrze się bawić. Dagmara Lewandowska, Górnik News. Jest dużo opcji na spędzanie piątkowej nocy. Zobaczmy, jak uczniowie spędzili noc w szkole. 9 lutego o godzinie 20 aulę szkolną opanowali miłośnicy nocnego kina. Uzbrojeni po uszy w koce, śpiwory i poduszki, zalegali na wypastowanym parkiecie, aby do 7 rano oglądać wybrane przez siebie filmy. Największym powodzeniem cieszyły się polskie produkcje. Obiadając się zamówioną pizzą i zdrowotną kolą, wszyscy uczestnicy skupiali się na utrzymaniu ciała na odpowiednim poziomie. Niektórzy, aby polepszyć krążenie i zwalczyć sen, wyciągali się na sali gimnastycznej grając w siatkę, bądź fikając koziołki na przygotowanych wcześniej materacach. Zorganizowano także w trakcie maratonu małe karaoke. Ci najzdolniejsi w swoim śpiewem obudzili nawet tych najbardziej zaangażowanych w sen. Po ustanowieniu rekordu 10 godzin ciągłego oglądania, grupa 50 uczniów i 5 opiekunów rozeszła się do domu, aby kontynuować górnikowe spanie. Każdy powinien opanować umiejętność pierwszej pomocy, lecz nie każdy potrafi ubrać się jak czerwony kapturek i pozyskiwać wiedzę w szkole. Zobaczmy, co się działo tamtej nocy. Klasa druga, zdrowotna, całą noc w piątek udoskonalała swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wykonywali resuscytację i defibrylację. Zakładali opatrunki i zabezpieczali odcinek kręgosłupa. Ciekawe, czy te zajęcia podobają się uczniom. Podoba mi się bardzo ciekawie przedstawione ćwiczenia przez ciekawych ludzi. Mamy tutaj różne sprzęty. Ogólnie jest ciekawie bardzo.
Oczywiście, że mi się podoba. Na wszystko jest czas, wszystko jest zaplanowane. Mamy czas na ćwiczenia, mamy podział na grupy, również i stanowiska, które widać w tle. Przy następnych stanowiskach poszkodowanego umieszczali na desce i przykrywali go folią termiczną. Skąd u nich tyle sił? Będzie kolacja, prawdopodobnie dobra pizza. Grupa ratownictwa PCK przygotowała dla uczniów małą niespodziankę. Jest wypadek. Jest dzida. Dzida nie zna. Udzielali oni pomocy w wypadku komunikacyjnym, gdzie były 4 osoby poszkodowane. Była to inscenizacja dość realna. Poszkodowany się z was śmieje. Już bym mu nogi połamał. Poszkodowany, co i to? Właśnie mu pomóżcie. Dobrze, nie, do przodu. No dobrze, ale... Głowę obracaj. A czemu nie jest deska pod kolanem? Raz, dwa, trzy! Sama teoria to za mało, aby uratować człowieka. Dlatego tak ważne są regularne ćwiczenia. Patryk Gryniewicz, Górnik News. Dnia 5 stycznia odbędzie się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej szkole. Do wylicytowania ciekawe nagrody. Jeśli chcesz wspomóc akcję, proszę przynieść własne gadżety do pana Woźniaka lub do pani Jęcek. Dziękuję. Tylko nasza telewizja Górnik News dostała zgodę na zarejestrowanie debaty nauczycieli na temat wymagań edukacyjnych w naszej szkole. Zobaczmy, co udało się ustalić nauczycielom. W pierwszej debacie biorą udział polonista, germanista, matematyk i geograf. Pytanie pierwsze. Jak wyglądają Państwa przygotowania do matury? Interpretacja i wypracowania to jest najważniejsze. Zapytajmy matematyka. To nie podlega dyskusji. Proszę ograniczyć swoją ilość pytań. A co nam powie germanista? Richtig, alles klar, das ist kein Problem. Ja, gut. Proszę o wypowiedź geografa. Skupmy się na jednym obszarze terytorialnym, aby wiedzieć, jak poruszać się po tym grząskim terenie. Bardzo zmięzłe wypowiedzi. Pytanie drugie. Jakie najważniejsze umiejętności muszą opanować uczniowie przed maturą? Panie matematyku? Konsultować ścieranie tablicy ze mną oraz rozumieć moje tłumaczenie w wersji kółeczkowo, kwadracikowo, trójkątowo. A jak to wygląda na polskim? U mnie to interpretacje oraz minimum 250 słów na minutę. Język niemiecki? Ja, Ordnung muss sein. A może geografia? U mnie najważniejszy jest bieg na orientację po szkole i palcem po mapie. A proszę nam powiedzieć, jakie przewidują Państwo wyniki egzaminacyjne naszych uczniów? Proszę geografa o zabranie głosu. Totalna dezorientacja. Co powie germanista? Alles kaputt. Polonista? Ja obstawiam mniej niż 250 słów na wypracowaniu oraz złą interpretację. Proszę o wypowiedź matematyka. Ja na zasadzie rachunku przewiduję prawdopodobieństwo wyniku mniej niż zero. Jak widać, rokowania są niezłe. Z auli szkolnej dla Górnika News debatę relacjonowali Anna Kornecka i Szymon Sorok. Święta tuż. Zapytaliśmy pracowników naszej szkoły, jak przygotowują się do tego okresu. Witam Panią serdecznie. Proszę nam powiedzieć, jakie są najpopularniejsze potrawy wigilijne? Uszka. Codziennie rano przywozi nam szef knury, z których to uszka wykrajamy. Kutia, karp, który zostaje obdarty z łusek. Łuski sobie odkładamy w portfele i mamy bardzo dużo pieniędzy. Kutia, karp oczywiście, pierogi z grzybami, z kapustą. Podejrzewam, że na pewno pierogi z kapustą i grzybami. Druga. Karp. Trzecia. Czerwony barszcz z uszkami. Och, jest tyle naprawdę, ale na pewno u mnie w domu kutia, w galarecie, karp smażony. No, pierogi i bigos.
No i co jeszcze? Jeszcze coś? Barszcz z duszkami? Moje nazwisko Dorota Wawrzyńczak. O, sprzęt wam się popsuł. Jak wy tutaj chcecie pracować? Poczekajcie. Widzę, opatrzy nam pani. Tak, opatrzę rany waszego sprzętu, żebyście mogli dalej na wizji występować. Będzie, powinno być dobrze. Jeżeli to zapraszam jeszcze ponownie. Czy podstawowe potrawy? No dla mnie to jest oczywiście karp, uszka także. No i myślę, że barszczyk wigilijny. Najważniejsze. Barszczyk, uszka, krokieciki. Można zrobić też i paszteciki z kapustką i z grzybami. No jest tyle, że to jest nie do ogarnięcia. Wszystkie są dobre na pewno. A powie mi pani, jaki jest pani zdaniem taki humanitarny sposób na zamordowanie tego tradycyjnego karpia? No najlepiej to odważnikiem, no bo to już wszystko jest tak obeznane, że niektórzy młotkiem, tasaczkiem kurczę, ale ja to przeważnie odważnik mam w domu do zabijania. Jeden mocny cios i karpia nie ma. I nie ma. Trochę tam się porusza, ale później już leży. Akurat tym zajmuje się mój mąż, więc wychodzę z kuchni. No, humanitarnym sposobem, no to młotek w rękę, w łeb i bez bólu. Najlepiej poprosić kogoś, żeby to zrobił. Zabijania humanitarnego nie ma, ale karpia to jednym mocnym uderzeniem i koniec. Najpierw myślę, że jakaś dobra tabletka przeciwbólowa, a później niestety pionchopiryna. O, proszę pana, korek z wanny się wyciąga i karp sam pójdzie. Ja zawsze go topię. Proszę nam powiedzieć, jaka jest pani ulubiona potrawa wigilijna? Najbardziej chyba jednak karp tradycyjny. Moja to najlepsze pierogi z kapustą i z grzybami. Zupa wigilijna, niektórzy na to mówią kwaśnica, kapuśnica, ale nie taka typowa góralska, tylko jest to zupa z kwasu z kapusty. Lekko śmietanką zabielana z suszem. Co wspaniałego, polecam. O, śledzie ze śmietaną. Śledzie w śmietanie. Przeważnie karp. To się obżeram do oporu. Zdecydowanie pierogi z grzybami. A proszę nam powiedzieć co do tego karpia. Tak. Czy wierzy pani w tą tradycję, że jeżeli się schowa do swojego portfela te łuski z tego karpia, to czy to przynosi szczęście? Wie pan co, co roku mam te łuski, jakoś więcej pieniążków mi nie przybyło. Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę o takiej tradycji, więc nie wierzę. No wierzę, nawet mam w portfelu łuski, które przynoszą szczęście, i przynoszą pieniążki. Zawsze dostaję łuski od swojej teściowej kochanej. Pozdrawiam teściową. No mi na razie nie przyniosło, ale cały czas ją trzymam. Tak, oczywiście mam go nawet przy sobie z tamtego roku. Już mam nową łuskę z tego roku w portfelu i mi to po prostu przynosi szczęście. I w to wierzę głęboko. Dziękuję bardzo. Proszę się nam przedstawić przed państwem. Kucharka z wieloletnim stażem Dorota Pyczek. Dziękujemy bardzo. Wigilijny nadszedł czas. Całujemy mocno was. Chcemy złożyć wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niechaj gwiazdka betlejemska, która świeci wam o zmroku, doprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Wesołych świąt. To jest koniec naszego dzisiejszego wydania Górnik News, a na koniec chcielibyśmy zostawić państwa z klasą elektryków.